Cześć, kłaniam się, z tej strony Jakub Szyndlar i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku. W ostatnim odcinku powiedzieliśmy sobie na temat tego, w jaki sposób działają tryby MDI oraz Handle Jog na obrabiarkach firmy Haas. Tym razem przejdziemy do omówienia offsetów. Powiemy sobie, co offsety znaczą, co w nich możemy wpisać, co w nich możemy korygować. Także zapraszam do oglądania. Kolejnym przyciskiem, który będziemy sobie chcieli poznać, będą przyciski z grupy Display. Na razie pominiemy przycisk Program, bo on generalnie na tej wersji sterowania jest praktycznie nieużywany, jak też tymczasowo pominiemy sobie Position i przejdziemy od razu do przycisku Offset. Przycisk Offset przechowuje informacje o wielkościach wszystkich naszych narzędzi, o pozycjach wszystkich naszych baz oraz o wszystkich innych cechach charakterystycznych związanych z narzędziami i z bazami. I w tym wypadku na sterowniku tokarskim możemy zauważyć dwie główne wartości X oraz Z. Dla każdego narzędzia oczywiście one muszą być zmierzone, żeby narzędzie mogło pracować poprawnie. I odpowiadają one odpowiednio w wypadku X informacji, ile obrabiarka musi zjechać z punktu bazowania, tak żeby końcówka narzędzia znalazła się w osi wałka. Więc w wypadku tego narzędzia, jeżeli zjadę 300 mm od punktu bazowania, narzędzie będzie miało swój koniec dokładnie w osi wałka. Natomiast jeżeli chodzi o wartość w osi Z, wartość w osi Z liczona jest do stałego punktu pomiarowego dla narzędzi. I on zależnie od obrabiarki może być trochę różny. Jeżeli posiadamy obrabiarkę z sondą typu ATP, zwykle jest to po prostu prawa powierzchnia sondy. W ten sposób te maszyny zwykle się ustawia. Natomiast jeżeli nasza obrabiarka sond nie posiada, nasza tokarka, wtedy sami wybieramy jakiś stały punkt w przestrzeni maszyny, do którego zawsze wszystkimi narzędziami będziemy dojeżdżać celem pomiaru. Ja zwykle sugeruję, żeby to było czoło uchwytu, no bo uchwyt zmienia się raczej rzadko. Szczęki oczywiście znacznie częściej. Promień narzędzia potrzebny nam będzie po to, żeby maszyna mogła poprawnie realizować kompensację promienia naroża, o której sobie za chwilkę jeszcze powiemy. Jak też koń, który jest po prostu bardzo kiepską kalką tłumaczeniową słowa końcówka, w oryginale tutaj było tip, to tak zwany kwadrant pracy. Jeżeli wyświetlę sobie opcję zgodnie z legendą na ekranie, mogę wybrać, w jaki sposób moje narzędzie zorientowane jest w przestrzeni roboczej i jest to wykorzystywane również tylko i wyłącznie po to, żeby poprawnie mogła nam działać kompensacja promienia naroża. Wszystkie pozostałe opcje mogą być uzupełnione przez nas, natomiast w większości sytuacji pomija się je z racji tego, że nie są one potrzebne do poprawnego działania programu. Jeżeli natomiast chodzi o offsety baz, możemy tam przejść zarówno wyklikując przejście do samej góry i zmieniając zakładkę, jak też ponownie wciskając przycisk offset, żeby przenieść się na górną zakładkę, jak też wykorzystując skrót klawiszowy, który widzimy w legendzie po prawej stronie, F4, przesunięcia robocze. Każda z tych opcji jest właściwie tak samo dobra. No i na temat baz musimy sobie powiedzieć również kilka słów. Pierwsza rzecz, fakt, że baza 52 nie jest tak naprawdę w większości sytuacji bazą obróbkową. Możemy zmienić ustawienia maszyny tak, żeby taką się stała, natomiast w większości sytuacji baza 52 odpowiada za ogólne przesunięcie wszystkich pozostałych baz i wykorzystaliśmy ją sobie na przykład w filmie dotyczącym Heimer 3D Taster. Baza 53, jak widzimy, jest w ogóle niewidoczna, co nie znaczy oczywiście, że nie istnieje. Baza 53 jest na stałe związana z pozycją zerową maszynową naszej obrabiarki. Czyli w miejscu, gdzie nasza obrabiarka się wybazowała, znajduje się G53 w osiach X, Y, Z czy też innych na pozycji 0. W tym wypadku mamy dwuosiową tokarkę, więc oczywiście osie są dwie. Jeżeli natomiast chodzi o wartości w osiach, w wypadku tokarki zwykle oś X powinna być zerowa, bo zwykle baza w tokarce znajduje się w osi naszego wałka. Natomiast powierzchnia Z mówi o tym, jak daleko jest od punktu bazowania narzędzi, czyli naszej sondy bądź też naszego uchwytu, do czoła naszego wałka. I oczywiście nikt tego nie mierzy, nie wpisuje ręcznie, każdy to mierzy odpowiednim przyciskiem w odpowiedni sposób. Jeżeli natomiast chodzi o offsety frezerskie, tutaj jest troszeczkę zmian. Pierwsza rzecz, nie mamy już współrzędnych x-owych i z-owych, mamy teraz faktyczną długość i faktyczną średnicę narzędzia. Stąd też, jeżeli nasze narzędzie posiada długość 100 mm, liczoną od powierzchni wrzeciona do końcówki narzędzia, to właśnie taka wartość powinna się znaleźć w długości narzędzia H. Jak też obok znajduje się druga kolumna, kolumna korekcyjna. I tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy korekcję wprowadziłbym w tym miejscu, czy też prowadziłbym korekcję w tym miejscu. Koniec końców długość narzędzia zawsze jest realizowana jako suma tych dwóch kolumn.
średnica, natomiast narzędzia działa dokładnie tak samo, więc Fres 12, jeżeli chciałbym przybrać trochę materiału, czyli teoretycznie zmniejszyć jego średnicę celem, prawda, zacięcia materiału, który jest obrabiany z kompensacją, mogę wpisać korektor zarówno w tej komórce, jak też zmodyfikować komórkę bazową. Tak naprawdę tutaj jakby każdy ma swoje techniki i ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, która opcja jest lepsza. Zależne wszystko jest oczywiście od sytuacji. Ja osobiście przyjmuję rozwiązanie, w którym pierwsza z kolumn, czyli długość oraz średnica, powinna zawierać informacje o tym, kiedy narzędzie pracuje w wymiarze najbliższym możliwym zera. Natomiast jeżeli jakiś wymiar miałby być tolerowany na minus albo na plus, wtedy modyfikuję to już w drugiej z kolumn długości bądź też średnicy. Ilość rowków to informacje o tym, ile krawędzi skrawiających posiada narzędzie i tutaj osobiście uważam, że warto je uzupełnić, dlatego że wtedy na ekranie będę mógł odczytać tak zwane obciążenie wiorami, czyli posuw na ząb, który się bardzo przydaje, żeby analizować, czy nasz proces, prawda, obróbki działa poprawnie. Jeżeli chodzi natomiast o bazy, w tej sytuacji po raz kolejny mamy bazę 52, która jest tak naprawdę transformacją wszystkich pozostałych baz, jak też nie mamy bazy 53, która jest naszą bazą maszynową. Wszystkie pozostałe bazy, które widzimy, przechowują informacje o tym, gdzie znajduje się nasz przedmiot obrabiany. I tutaj rozumienie wszystkich współrzędnych wygląda w sposób prosty. Żeby wrzecionem dotknąć powierzchni 000, dotknąć punktu 000, należałoby od punktu bazowania maszyny przemieścić się o 555 w X-ie, 500 w Y-ku i 200 w Z-ie. Celowo nie podaję w którą stronę, bo obrabiarka, skoro bazowała się w prawym tylnym górnym narożniku, no to na pewno poruszała się później na minus. Jeżeli posiadamy osie uchylno-obrotowe, możemy również założyć pewną bazę, tak żeby wywołanie później osi A0 bądź też C0 powodowało przesunięcie się właśnie na tą wartość 5 stopni w stosunku do punktu bazowania maszyny. W wypadku osi uchylnej to się wykorzystuje raczej rzadko. Natomiast na osiach obrotowych bardzo często zamiast układać imadło czy też detal zgodnie z osiami maszyny, po prostu przekręcamy oś C na pozycję, na której jest ona zgodna. Wtedy wpisujemy tą wartość, dzięki czemu unikamy, prawda, pukania, ustawiania czujniczkiem, przesuwania, odkręcania, dokręcania śrubek. Jest to zwyczajnie rozwiązanie troszeczkę szybsze. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nauczyliście się dzisiaj znowu czegoś nowego. Zachęcam oczywiście do zostawienia lajka, subskrypcji, zwłaszcza jeżeli nie chcecie pominąć kolejnego odcinka, który będzie traktował o trybach list program, memory oraz edit, który wyemitujemy już za tydzień. Natomiast jeżeli było coś, co było nie tak, coś, co powinienem poprawić, oczywiście zostawcie tą informację w komentarzu. W innej sytuacji dzięki ślicznie jeszcze raz i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień.